Cześć. Rozpoczął się nowy sezon, więc parę rzeczy, o których miałem porozmawiać po pierwszej przejażdżce. Pierwsza przejażdżka zrobiona, jakieś 300 km i tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jak motocykl się sprawuje po mapowaniu w firmie MotoTune. Na nowej mapie do bańka. I druga rzecz, test zatyczek Alpine Moto Race podczas jazdy. Zapraszam. Więc jeśli chodzi o mapę, tak naprawdę no to zdążyłem ją już sprawdzić wracając po przeglądzie motocyklem i muszę powiedzieć, że to są dobrze wydane pieniądze. Motocykl zdecydowanie łagodniej chodzi, to znaczy głównie chodzi o dolne partie przyspieszania. Zresztą to tak jak opinie generalnie wskazują. Czy to jest efekt placebo? Nie wiem. Ja osobiście odczuwam, że faktycznie praca silnika i moc w dolnych partiach i środkowych jest zdecydowanie lżejsza. Trochę te wibracje też się wyeliminowały. Także wszystkim gorąco polecam. To nie jest dużo roboty. Wyciągnięcie komputera to jest tak naprawdę 3 minuty. Tylko skontaktować się z firmą MotoTune. Za 2 dni macie komputer z powrotem. Wsadzacie i jechać. Natomiast jeśli chodzi o zatyczki, powiem szczerze, że miałem obawy z tego względu, że ja dużo jeżdżę zestawem słuchawkowym, nie tyle z interkomem, co po prostu mam mikrofon i 2 głośniki w kasku, no i bałem się, jak to będzie współgrać z zatyczkami. Natomiast zgodnie z tym, co na forum zostały mi udzielone informacje, faktycznie szczególnie zatyczki Alpine Moto Race, bodajże tak to się nazywa, już nie pamiętam, bo myli mi się, filtrują, natomiast zdecydowanie wyciszają kask. Mój Pioneer Evo DLS2 nie jest cichy, to jest kask adventure'owy, nie jest specjalnie cichy, natomiast zdecydowanie komfort jazdy w zatyczkach się poprawił o 100%. A do tego myślę, że no i nie przeszkadza między innymi użytkowanie tego interkomu, znaczy głośników. Słychać muzykę, słychać rozmowy. Także zdecydowanie polecam tak mapę, jak i zatyczki od Alpine. Te testowałem, te wiem. No i nic, tylko jeździć. Jeszcze taki mały dodatek. Motocykl jest gotowy do sezonu. Przeszedł przegląd przy 18 tysiącach. Wymieniona przednia guma. Wymieniony napęd i też myślę, że to miało pewien wpływ na pracę silnika i przy tej nowej mapie zdecydowanie lepiej się jeździ. I dołożone gmole boczne po prostu wygląda teraz kozacko. Także nic, tylko nawijać kilometry. Mam nadzieję do zobaczenia na zlotach w trasie. Stay tuned. Następny film planuję po 2 latach użytkowania i kasku i butów od Acerbis. Powiedzieć, jak się w tym jeździ. Zapraszam.